Cześć, Damian Śmigielski, jednoślad.pl. Dzisiaj jestem w warsztacie, który nazywa się Release Cycle Works. Powstają tutaj różne ciekawe maszyny. Porozmawiamy dzisiaj o tym, jak powinno się docierać silnik w motocyklu. Generalnie powinno się docierać silnik pod obciążeniem. Nigdy, ale to nigdy nie róbcie takich rzeczy, że odpalacie motocykl i nie wiem, on pracuje na wolnych obrotach przez godzinę, albo kręcicie manetą bez obciążenia z motocyklem czy skuterem na centralnej stopce. Silnik musi być pod obciążeniem, po to, żeby ciśnienie nad tłokiem jakby rozpychało i układało pierścienie w cylindrze i wtedy ta współpraca gładzi cylindrowej z pierścieniami będzie się układała poprawnie. To jest jedyny element, to może jeszcze poza... już nie ma innego. To jest jedyna rzecz, która się tak naprawdę dociera w silniku. Układ korbowy, czyli panewki wszystkie, tam nie dochodzi, oczywiście w normalnych warunkach eksploatacji, do kontaktu metal-metal. Tam zawsze jest film olejowy, który separuje elementy metalowe. Jeżeli wam się sklei panewka z czopem wału, no to jest awaria. Ona się może skleić 15 razy lekko, ale za którymś razem jak przyłapie, to ją obróci, jest po silniku, więc jedyne co tak naprawdę docieramy, to są pierścienie i cylinder. W najnowszych konstrukcjach praktycznie to docieranie jest takie bardzo umowne, bo w tej chwili wszystkie tolerancje i pasowania w silnikach są bardzo, bardzo dokładne, precyzyjne i mają niskie wartości. I też inne są materiały, inna jest rozszerzalność cieplna tłoka na przykład. W silnikach mocniej obciążonych w tłoku są zatopione w tym aluminium takie pierścienie stalowe, które powodują, że ten tłok tak bardzo nie puchnie po rozgrzaniu. I dzięki temu może być luz między tłokiem a cylindrem dużo mniejszy. Dzięki temu silnik będzie wydajniejszy. Więc co powinniśmy zrobić? No jeżeli mamy nowy sprzęt, w instrukcji mamy napisane, jak powinniśmy jeździć. Oczywiście jest to z bardzo dużym marginesem bezpieczeństwa, bo żaden producent nie chce, żeby się coś stało w tym okresie początkowym. Dlatego mamy informację, że powinniśmy jeździć na 3/4 obrotów albo nie przekraczać jakiejś prędkości. Oczywiście wymienić olej po jakimś przebiegu. W samochodach już nie ma takich sytuacji, że musimy wymieniać olej. Jeszcze może gdzieś niektóre marki wymagają tego. Mnie się wydaje, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na przykład w skuterze ten olej wymienić po 500 km czy po 1000. Koszt będzie żaden, a zawsze trochę lepiej będziemy spali, lżej będzie miał ten nasz silnik, ale nasze samopoczucie jest najważniejsze w tym przypadku. Oczywiście zawsze stosujcie olej, który jest zalecany przez producenta, nie kombinujcie z olejami. Powiem wam, że kiedyś rozmawiałem chyba z Wojtkiem, mechanikiem Orlen Teamu i on Orlenowe KTM-y docierał w taki sposób, że po złożeniu silnika rozgrzewał go do włączenia wentylatora chłodnicy, po czym wyjeżdżał. Na każdym biegu pełnym ogniem ten motocykl rozpędzał, schamowywał, wracał do warsztatu, wstawiał go na rolki, schamowywał silnik i patrzył, jaką moc na kole wypluwa. I jeżeli wszystko było dobrze, wymieniał olej i maszyna była gotowa do startu w Dakarze. Tak to wyglądało. Wielu tunerów i wielu mechaników, którzy przygotowują motocykle na tor, dokładnie taką samą procedurę stosuje, z tym, że oni mają doświadczenie, te silniki są do tego przygotowane. Wy bez doświadczenia lepiej takich rzeczy nie róbcie, ale to, co jest najważniejsze, zmienne obciążenie silnika. Też nie jest dobrze, jeżeli wyjedziecie na obwodnicę swojego miasta i będziecie przez 3 dni jeździli w kółko. To też nie są dobre warunki, kiedy są stałe obroty i stałe obciążenie. Obciążenie musi się zmieniać. Musi spadać, silnik musi hamować, a później trzeba odkręcić manetę. I tak płynnie zmieniając obciążenie jesteśmy w stanie doprowadzić do tego, że współpraca tłoka i pierścieni z cylindrem będzie idealna. Dziękuję za uwagę. Leszek oczywiście jak zwykle miał rację. Mamy miliony wyświetleń moich opowieści i porad mechanicznych.
Więc proszę, oglądajcie kolejne filmy z moim udziałem. Oczywiście subujcie nasz kanał, lajkujcie, szerujcie. No i czekam na wasze pytania. Na te o pompowanie kół azotem nie odpowiadam. Na razie.